Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego filmu, chciałem krótko polecić film brata Mirka Pietrzaka z kanału Jak Berejczycy, Eks-Świadkowie Jehowy, a współczesna gnoza. Jest to dzisiaj bardzo duże zagrożenie. Zatem zwłaszcza osoby, które stykają się z jakimiś nowymi naukami, z czymś, co ma zrewolucjonizować dzisiejszą teologię, zapraszam do obejrzenia tego filmu, który bardzo rzeczowo odnosi się do konkretnych argumentów, do całej postawy takiej gnostyckiej czy neognostyckiej. Nie każdy może wie, czym to tak naprawdę jest, czym to grozi, a ta wiedza naprawdę może uchronić przed popadnięciem w herezję, z deszczu pod rynnę, w coś znacznie gorszego i praktycznie kolejne zniewolenie. Więc zapraszam, link też umieszczę w opisie filmu. Tutaj jeszcze nawet jeden z wersetów, który miałem otwarty, jak otworzyłem tą biblioteczkę, tą Biblię Erbiblia, to fragment z Jeremiasza 17:9. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Skoro nasze serce jest tak złe, to źródła prawdy powinniśmy szukać raczej w czymś, co jest pewne, w Piśmie Świętym, a nie w czymś, co z gruntu jest zdradliwe i zepsute. Takie wezwanie, żeby wsłuchać się w siebie, może prowadzić tylko na manowce. Ale dzisiejszy temat dotyczy czegoś innego. Inspiracją dzisiejszego tematu jest e-mail, jaki otrzymałem. Przeczytam jego fragment. Mimo, że jestem świadkiem Jehowy od około 30 lat, to dopiero w ostatnim czasie poznałem Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Możesz sobie wyobrazić, jak głębokie kolejny w moim umyśle wytłoczyła organizacja przez ten długi okres. Zdecydowałem się dojść do prawdy głównie przez analizę Biblii. Czytam ją już od ponad roku. Piszę do Ciebie, ponieważ nie znalazłem wśród Twoich filmów odpowiedzi na nurtujące mnie w ostatnim okresie pytanie. Liczę na to, że masz swoje przemyślenia w tym temacie. Mianowicie, w Ewangelii Jana 8:32 czytamy coś takiego. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Moje pytanie brzmi, co to jest prawda i od czego ta prawda nas wyzwala? Ty, będąc w przeszłości świadkiem Jehowy, wiesz, że organizacja Strażnicy uczy, że tą prawdą jest system wierzeń świadków Jehowy, opartych w cudzysłowie na Biblii, i one uwalniają od fałszywych nauk. Natomiast ja po analizie Biblii doszedłem do zgoła innych wniosków. Jeśli mógłbyś odpowiedzieć na postawione pytanie, byłbym bardzo wdzięczny. Oczywiście postaramy się to zrobić. Pierwsza sprawa to, czy chodzi tylko o świadków Jehowy. No oczywiście nie. Chodzi również o inne ruchy, które choć uznają Biblię za prawdę, przynajmniej tak oficjalnie nauczają, to zawsze dodają coś do niej. Coś, co ją niby uzupełnia, niby sprawia, że wtedy staje się zrozumiała. Czy to jakieś pozabiblijne objawienia, czy to dodatkowe księgi, dodatkowe jakieś tam wygrzebane nie wiadomo gdzie, tajemne rzeczy. Ale to oczywiście takie podejście, tak jak właśnie w tym filmie brata Mirka, też ten werset był cytowany z Apokalipsy 22:18. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Jak również Przysłów 30 rozdział. Dlatego trzeba takiej wielkiej mądrości i ostrożności. Werset 6:30. Nic nie dodawaj do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Więc nie chodzi tutaj jedynie o świadków Jehowy, dlatego też trzeba być ostrożnym. To, że wyszliśmy z tej właśnie grupy, nie znaczy, że te nasze bariery ochronne czy rozeznanie możemy opuścić i już się tak wyluzować. No niestety tak nie jest. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, ale nie tak to wygląda. Często jest też tak, że w takich ruchach obowiązuje raczej interpretacja Biblii niż ona sama. To też jest pewne niebezpieczeństwo. Co do samej prawdy,
Ciekawa jest rozmowa między Piłatem a naszym Panem Jezusem. Znajduje się ona w 18 rozdziale Ewangelii Jana. 18 rozdział Jana. Od 37 wersetu. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A rzekłszy to znowu do Żydów, powiedział... A rzekłszy to, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Samo podejście do prawdy tego właśnie człowieka Piłata było podobne jak w dzisiejszych czasach. Co to w zasadzie jest? Wszystko jest względne. Nie możemy mówić o czymś, co naprawdę jest prawdziwe. Taki postmodernista może ówczesnych czasów. Był taki drwiący, sceptyczny. Niektórzy mają go za ucieleśnienie takiej ludzkiej słabości albo archetyp polityka gotowego poświęcić życie jednego człowieka dla utrzymania stabilności. Ale to właśnie drwienie i sceptycyzm jest taki wyczuwalny w tym, co on powiedział. Piłat cynicznie zareagował. To jest taki lekceważący, podważający uznane normy i wartości sposób. Zadał to retoryczne pytanie, przekonany, że nie ma na nie odpowiedzi. I dzisiaj też ludzie, często jak się im mówi o prawdzie w jakiś bardzo konkretny sposób, no to powiedzą, odniosą się do tego tak właśnie sceptycznie i cynicznie. W przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego te słowa brzmią, każdy, komu bliska jest prawda, słucha mego głosu. Jeżeli bliska jest tobie prawda, przylgniesz do Jezusa, będziesz szukał Jezusa. Będziesz chciał mieć z Nim relację, bo On jest prawdą. Nasz Pan dał świadectwo prawdzie, czyli o samym sobie. To jest też bardzo ciekawe, dlatego że Ewangelia Jana 14,6 mówi, ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Żeby dać świadectwo prawdzie, dawał świadectwo o samym sobie. To było jego właśnie działalnością. To, że świadczył o sobie. Może nie każdy nawet zna ten werset. Jana 8, rozdział, werset 18. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Więc świadczył o prawdzie, czyli świadczył o sobie. Jest to też bardzo ważny wniosek. Inny ciekawy fragment, który do tego się odnosi, to pierwszy list Jana, 3 rozdział, werset 18 do 20. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Potem poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż nasze serca i wie wszystko. Nowe Przymierze mówi, to nas też przekona, że pochodzimy z prawdy. Chcemy być tymi, którzy pochodzą z prawdy, którzy są i należą do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oprócz tego można też powiedzieć o duchu prawdy i duchu fałszu. Różne rzeczy są dzisiaj głoszone. I werset 6 mówi, że my jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.
Oczywiście nas oznacza to apostołów, oznacza to posłuszeństwo wobec objawionego Słowa Bożego. Więc jeśli chcesz wiedzieć, czym jest prawda i jaki duch za tym stoi, to musisz być mocno osadzony na fundamencie Słowa Bożego. Jeżeli ktoś to zaneguje, to niestety poddaje się duchowi fałszu i idzie w bardzo niebezpiecznym kierunku. Co do samego tego fragmentu, który mój rozmówca poruszył z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału, od 31 wersetu do 36 znajduje się tu taka rozmowa. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama, nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Tak. Potrzebne jest wytrwanie w słowie Pana Jezusa. Nie odchodzenie od Niego ani na prawo, ani na lewo. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że znamy prawdę, bo będziemy blisko związani z naszym Panem Jezusem i zostaniemy wyzwoleni czy wyswobodzeni. 36 werset jest bardzo ciekawy, gdyż niedawno nawet pojawiła się taka książka Wyzwól się, chrześcijaninie. Jej tytuł, gdyby porównać do 36 wersetu, kuje w oczy wręcz. Jeżeli Syn wyzwolił nas i staliśmy się Jego uczniami, no to jesteśmy prawdziwie wolni. Nie mamy potrzeby znowu za każdym razem wyzwalać się. Więc czy Syn wyzwolił cię w prawdziwy sposób? Te wersety 31 do 36 są kluczem do zrozumienia, czym jest prawdziwe zbawienie oraz prawdziwe uczniostwo. Czym to tak naprawdę jest? Czy to tylko zestaw poglądów? Jan położył szczególny nacisk na prawdę oraz wolność. Fragment ten skupia się na tych, którzy dopiero zaczęli wierzyć w Chrystusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Jezus pragnął, aby rozwijali się oni w swojej wierze. Prawdziwa wiara prowadząca do zbawienia nie jest zmienna, ale trwała i stała. To jest w niej takie charakterystyczne. A dojrzałość w wierze wyraża się przez pełne oddanie prawdzie, którą jest Jezus Chrystus, z czego wyniknie prawdziwa wolność. Musisz w pełni oddać się Jezusowi, żeby naprawdę być wolnym. I fragment ten można podzielić na trzy części. Mówiący o postępie wolności, to jest 31 i 32 werset. Jezus mówił o tym, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie uczniami moimi będziecie, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ktoś zaczyna wierzyć i ci, którzy uwierzyli, prawda? Wierzysz, Jezus jest prawdą, u Niego jest prawda, On jest tą prawdą, urzeczywistnieniem tego. Idziesz w tym kierunku i związujesz się z Chrystusem, poznajesz prawdę, zostajesz wyzwolony. 33 i 34 werset mówi o pozornej wolności. Tutaj oni wskazują na to, że są potomstwem Abrahama, nigdy nie byli w niewoli. Po co nam w ogóle jakieś wyzwolenie, skoro my nie jesteśmy w żadnej niewoli? Ale nie zwracają uwagi na to, że każdy jest niewolnikiem grzechu i od tego zwłaszcza wyzwala Pan Jezus, a to jest ogromna wolność. Nie ma większej wolności dla człowieka niż wolność od grzechu.
Tak, jest tu mowa o pozornej wolności, ale trzecia część, wersety 35 i 36, zawierają obietnicę wolności. Nie na zasadzie niewolników, lecz na zasadzie synów. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Krótki fragment, ale bardzo treściwy. W pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale w 14 wersecie czytamy: człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Wszystkie rzeczy, które roszczą sobie prawo do Bożego objawienia, do czegoś, czym człowiek powinien się kierować, co obrać za swoje wartości, należy duchowo rozsądzać. Czy to jest zgodne, czy to jest z Ducha Bożego, czy nie? Czy należy to przyjąć, czy należy to odrzucić? Do prawd Bożych nie dochodzi się przez rozumowe poznanie, lecz poprzez oddanie Chrystusowi, którego następstwem jest zbawienie. Bo można nie mieć wielkiej intelektualnej jakiejś tam zdolności, ale Pan Jezus będzie w nas i będzie strzegł nas przez Ducha Świętego. Umożliwi nam to rozeznanie. Pomoże nam dostrzec, czy coś jest z Ducha Bożego, czy też nie. Dlaczego tak czasem wydaje się, że może ostro występujemy przeciwko niektórym fałszywym poglądom? Dlatego, że chodzi tutaj o zbawienie ludzi. To nie jest... Dzisiaj ludzie mogą wierzyć sobie, co chcą. Ktoś chce, może sobie w kurę wierzyć, inne tam stworzenia, w kawałek kamienia. Nie ma problemu. Ma do tego prawo. Ale jeżeli ktoś mieni się uczniem Jezusa Chrystusa i nauczycielem biblijnym, a głosi jakieś herezje i gnostyckie nauki, czy tego typu fałszywe rzeczy, to nie możemy też pozostać obojętni. Apostoł Paweł w liście do Galatów, 2 rozdział, 5 werset, czytamy tutaj: a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Więc Jezus jest prawdą, a Ewangelia Chrystusowa jest prawdą Ewangelii, bo to jest Ewangelia o Chrystusie, dosłownie Ewangelia Chrystusowa. Więc czym jest prawda? Jest nią Jezus Chrystus. Prawdą jest też to, co mówimy o Chrystusie, ta Ewangelia Chrystusowa. I trzeba robić wszystko, żeby wśród ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa, ale nie są jeszcze ugruntowani, żeby ta prawda Ewangelii się utrzymała. Żeby nie było tak, że przyjdzie ktoś z nowymi poglądami, zabierze to, co było, i na to miejsce podstawi coś całkiem innego. I ci ludzie nadal będą myśleć: oj, my jesteśmy chrześcijanami. Już nie. Jeżeli człowiek poddaje się innej Ewangelii, przestaje być chrześcijaninem. Wyrzeka się tego. Od czego prawda Ewangelii uwalnia? Od czego nasz Pan Jezus wyzwala? Jeśli poznamy prawdę, a prawda nas wyswobadza, od czego? Przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, jest to wyzwolenie od niewoli grzechu, które ciąży nad człowiekiem nieodrodzonym i jest wielką zmianą w człowieku. Jeżeli to w nas się zmieni, to jest to naprawdę nowe życie. List do Rzymian, 8 rozdział. Gdyby porównać 7 rozdział z 8 rozdziałem, to widzimy wielką zmianę w życiu człowieka. I 8 rozdział zaczyna się tak: przeto teraz nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Jest to wielka wolność. Inne prawo działa w
Twoim sercu, w Twoim ciele nie ma potępienia. Inni ludzie nie są w stanie potępić nas, dlatego że jesteśmy w Chrystusie, Jezusie i trzymamy się Jego słowa. To jest bardzo ważne, żeby tego właśnie się trzymać. Oprócz tej niewoli grzechu, nasz Pan Jezus daje wolność od legalizmu. I w liście do Galatów, w 5 rozdziale, od 1 wersetu, czytamy tutaj: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli dacie się obrzezać, Chrystus nic wam nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście bardzo dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Nie jest tu oczywiście mowa o jakimś anomianizmie, czyli o powiedzeniu, że nie ma już prawa Bożego żadnego. Bo tak dzisiaj niektórzy ludzie nauczają, że tamto prawo jakby wyrzucamy do śmieci, możemy robić sobie co chcemy i nie potępiaj mnie, nawet jeśli ja żyję w grzechu, w niemoralnym związku, no bo przecież nie ma już prawa, a ja kocham Chrystusa i jest wszystko okej. On mnie będzie sądził. Nie jest to prawda, jest to jeden z fałszywych poglądów i list do Rzymian, początkowe rozdziały wskazują na to, że my swoim postępowaniem ugruntowujemy prawo, dlatego że nasze standardy są wyższe z Ducha Świętego, nie niższe. Nie brniemy w niemoralność, w jakieś złe rzeczy, bo Duch Święty umożliwia nam to, co w naturalny sposób nie bylibyśmy zdolni uczynić. Dlatego właśnie jesteśmy w stanie wypełnić te wymogi prawa niejako Bożego, ale jest to oczywiście łaska Boża, jest to pomoc Boża i jest to też ofiara z krwi Jezusa w tych momentach, w którym nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego taki anomianizm nie ma dzisiaj miejsca i to jest też fałszywa nauka. Powstają też liberalne grupy, które nauczają, a skąd wiesz, że grzeszysz? Też jak to usłyszałem, to po prostu no niedobrze mi się zrobiło, bo wiem, w jaką stronę to idzie. Kiedy człowiek pyta, jak zerwać z grzechem, z nałogami, z nawykami, a prowadzący niby, mający wielkiego Ducha Świętego mówi, a skąd ty wiesz, że to jest w ogóle grzech? Wskazał na to, że prawo tak mówi, a nie ma prawa, więc nie ma grzechu, więc róbmy co chcemy i nie ma problemu. Nie dajmy się zwieść takim fałszywym nauczycielom. Strach przed śmiercią i przed demonami, to jest kolejna sprawa. Jest werset, nie mam go akurat tutaj zacytowanego, ale jest tam mowa o ludziach, którzy przez całe życie wskutek strachu przed śmiercią podlegali niewoli. I to jest też to, czego ja się bałem, będąc świadkiem Jehowy. Że umrę gdzieś tam, nawet jak będę w tym raju, to będę przez całą wieczność sam. Albo nawet obecnie, gdyby człowiek nie miał wiary w zmartwychwstaniu, wiary w to, że koniec mojego życia to nie jest nie wiadomo co, ale to jest spotkanie się z Jezusem Chrystusem, to wtedy w obliczu jakichś tam prześladowań czy prób człowiek nie dałby rady. Poszedłby na kompromis, żeby ratować to swoje nędzne, skromne życie w jakichś tam i tak trudnych już warunkach. Ale wiemy, że nie musimy bać się śmierci jako chrześcijanie, bo Pan Jezus nas wyzwolił z tego strachu przed śmiercią. Druga sprawa to strach przed demonami. To świadkowie Jehowy czy różne inne nieodrodzone osoby też często boją się złych duchów, boją się ich wpływu, ich ataków. Pan Jezus dał swoim uczniom władzę nad duchami. Mówił, że będziemy
stąpać po wszelkiej tej, po wężach i skorpionach, wszelkiej tej mocy nieprzyjaciela, że ona nie uczyni nam żadnej szkody. I to jest prawda. To jest prawda, możemy ufać w to. Jeżeli mamy wiarę, mamy zaufanie do naszego Pana Jezusa, jesteśmy też po to, żeby usługiwać takim ludziom, którzy nawet w jakiś sposób mają takie problemy. Do Pana Jezusa przyprowadzano też osoby opętane na przykład. To znaczy, że nie każdy z nich był tak opętany jak ci mężczyźni z Gadary w taki zupełny sposób. Niektórzy po prostu byli w jakiś tam sposób dręczeni czy zniewoleni. Więc to też ma różne stopnie. Czasami nie jest wcale tak trudno. Czasami wystarczy jedna krótka modlitwa i dany człowiek nie będzie już miał problemów. Nie chcę teraz może rozwijać tego tematu, bo to może wykracza poza to, co chciałem powiedzieć, ale jest bardzo wiele takich rzeczy, od których wyzwala nas właśnie Pan Jezus. Są to często właśnie takie nałogi czy nawyki. Bywa tak, że ktoś trwał w jakimś grzechu, modlił się albo nad nim się modlono i ten grzech jakby, to pragnienie tego grzechu zostało zabrane temu człowiekowi. Jest to też niezwykła sprawa, że Bóg w ten sposób właśnie działa. I znam też takie przypadki właśnie takich braci. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, choć na pewno nie ostatnia na liście, gdyby dokładnie szukać, to prawda wyzwala nas od prób zapracowania na zbawienie. Coś, czego na przykład organizacja Świadków Jehowy dać nam nie mogła, bo tam się wypracowywało swoje wybawienie, a nie sprawowało coś, co już się ma. Chrześcijanin sprawuje zbawienie w odpowiedni sposób. Wykorzystuje to, że jest zbawioną osobą do pomagania innym, a nie gorączkowo stara się, bo ja nie wiem, czy ja jestem zbawiony, czy moje wysiłki, czy moje godziny, czy moje wyniki wystarczą, żeby przez tą belkę, jaką Bóg postawił, żebym ja tam się przecisnął, czy to nie za wysokie progi na moje nogi. Zbawienie jest To są za wysokie progi dla każdego człowieka. Choćby nie wiem, jak był pobożny, nie wiem, jak był gorliwy dla Boga. Właśnie dlatego potrzebujemy wyzwolenia, zanim się nawrócimy. A kiedy Syn nas wyzwoli, jesteśmy naprawdę wolni i możemy też w tej wolności właśnie chodzić. Dlatego róbmy wszystko, żebyśmy w tej wolności żyli. Nie dajmy się wytrącić z tego właśnie przekonania, mówiąc, że chociaż poznaliśmy Pismo Święte, poznaliśmy Pana Jezusa, otrzymaliśmy Ducha Świętego, to brakuje nam jeszcze czegoś po prostu. To nie jest prawdziwa Ewangelia. Nie dajmy sobie, żeby ktoś przeszkodził nam być posłusznymi prawdzie. To znaczy prawdzie Ewangelii i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Mam nadzieję, że chociaż te parę myśli okaże się pomocnych. Życzę wszystkim trwania w prawdzie, a w wypadku wątpliwości zwrócenie się do Słowa Bożego, które jest prawdą. Jest to ciekawy werset z Ewangelii Jana, 17 rozdział, 17 werset. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Jeden z komentarzy mówi, że być może Pan Jezus uczynił wtedy gest w swoim kierunku, dlatego że to On był prawdą. I wiedział o tym dokładnie, że On jest prawdą i u Niego ludzie powinni szukać poświęcenia czy uświęcenia. Czyli chcesz żyć w świętości, musisz przyjść do Pana Jezusa. Nie szukaj liderów, nie szukaj ludzi, którzy tworzą nową teologię, którzy obalą wszystko, rozwalą system i pokażą, jak to wszystko powinno wyglądać. Szukaj czystej prawdy Bożej, przyjmij ją jak dziecko i zobaczysz, w jaki sposób nasz Pan Jezus nagrodzi Twoje dobre, święte i czyste postępowanie. Niech Ci Bóg błogosławi. Do usłyszenia. Tylko dotrzeć tam.